Mam tutaj zadanie zaczerpnięte z naszego portalu Khan Academy. Link do tego ćwiczenia, które zawiera tego typu zadania, znajdziecie w opisie filmu. No i teraz, dla przykładu, rozwiążę takie zadanie. No więc, o co tutaj chodzi? Mamy wykresy trzech funkcji. Te trzy funkcje opisują ruch cząstki na prostej. Tutaj nie mamy tego narysowanego, ale możemy sobie wyobrazić, że mamy prostą, rzeczywistą, i na prostej gdzieś tutaj mamy 0, powiedzmy. Na tej prostej porusza się cząstka albo w prawo, albo w lewo. No i teraz. Te wykresy, które tutaj są, to są wykresy różnych wielkości opisujących ten ruch. Mamy wykres S od T, to jest wykres położenia. To jest napisane w treści zadania, że S od T to jest położenie cząstki. Następnie na czerwono mamy narysowany wykres prędkości cząstki. To jest prędkość. To jest prędkość naszej cząstki. No i wreszcie tutaj na zielono mamy. Narysowany wykres przyspieszenia naszej cząstki. I te trzy wielkości odpisują ruch jednej i tej samej cząstki. No i teraz, jaki jest związek między położeniem prędkością a przyspieszeniem? I dlaczego to ćwiczenie pojawia się tutaj wśród filmów o rachunku różniczkowym? No, powinniście wiedzieć, że prędkość jest pochodną położenia po czasie. No bo prędkość opisuje, jak zmienia się położenie. No a przyspieszenie to jest zmiana prędkości. No i matematycznie wyraża się to w ten sposób, że przyspieszenie jest pochodną prędkości. No jak przeanalizujecie te wykresy, no to zobaczycie, że rzeczywiście tak jest, że, że, że ten czerwony wykres to jest wykres pochodnej tej funkcji narysowanej na niebiesko, no a ten zielony wykres przedstawia wykres funkcji, która jest pochodną tej funkcji narysowanej tutaj na czerwono. No dobrze. Więc to już wiemy. No i teraz jak na podstawie tych wykresów wyobrazi sobie ruch tej cząstki? No, zacznijmy od tego niebieskiego. Wiemy, że położenie jest opisywane tutaj na niebiesko, czyli widzimy, że w chwili początkowej cząstka znajduje się w zerze, czyli tutaj w tym punkcie. Następnie w ciągu jednej sekundy dochodzi do położenia równego 2. Czyli gdzieś tutaj mamy 1, potem mamy 2. Czyli w ciągu jednej, pierwszej sekundy ta cząstka przesuwa się od 0 do 2. Osiąga tutaj to położenie. No, a następnie zaczyna się cofać, czyli przesuwać się w lewo. Zaczyna się przesuwać w lewo potem. No, i potem powolutku, powolutku, do końca już naszego ruchu przesuwa się w lewo. No, i widzimy, że nawet do, do końca nie osiąga tutaj jedynki, czyli jak dosyć szybko doratuje do dwójki, to później jak się cofa, to już do końca tego przedziału, który tutaj mamy narysowany, nie dochodzi z powrotem do jedynki. No, i to się zgadza też z wykresem prędkości, no bo zobaczcie, że Prędkość na początku jest bardzo duża i dodatnia, czyli cząstka porusza się bardzo szybko w prawo, ale zwalnia, ta prędkość tutaj maleje, aż w pewnym momencie osiąga wartość 0, co oznacza, że cząstka się zatrzymuje i dokładnie zatrzymuje się wtedy, kiedy osiąga tę maksymalną wartość położenia, czyli 2. No i potem prędkość staje się ujemna, ale bardzo nieduża co do wartości bezwzględnej, czyli rzeczywiście bardzo powoli cząstka przesuwa się w lewo. No i jak popatrzymy na wykres przyspieszenia, to, to też się zgadza z wykresem prędkości, no bo widzimy, że tutaj jak prędkość maleje, to znaczy, że przyspieszenie jest ujemne. Prędkość maleje, więc przyspieszenie jest ujemne. No i ta prędkość maleje aż w pewnym momencie się ustala. Jakaś prędkość tutaj się wypłaszcza, wtedy przyspieszenie staje się na zero i potem ta prędkość minimalnie rośnie, więc przyspieszenie jest minimalnie dodatnie. No ale tutaj wszystkie te zmiany są, są bardzo niewielkie, na, na prawo od, od dwójki mniej więcej. No dobrze, no i teraz mamy jakieś tutaj pytania, na które musimy odpowiedzieć. Pierwsze pytanie to jaka jest prędkość początkowa naszej cząstki? No to to jest bardzo łatwe do odczytania z wykresu funkcji po prostu. Której funkcji? Funkcji prędkości. Skoro pytają o prędkość początkową, no to musimy zobaczyć jaka jest prędkość w chwili 0, a prędkość w chwili 0 jest 8, czyli to będzie za odpowiedź. Drugie pytanie to kiedy cząstka porusza się w prawo? Dla jakiego czasu? Dla jakich czasów? I tutaj mamy, że czas ma należeć do jakiegoś przedziału. No więc spodziewamy się odpowiedzi w postaci jakiegoś przedziału. Czyli dla jakiego przedziału cząstka będzie się poruszała w prawo? No to zastanówmy się. Jak popatrzymy na wykres położenia, to widzimy, że cząstka porusza się w prawo od początku swojego ruchu, od zera. Tutaj położenie rośnie, czyli cząstka się przesuwa w prawo, aż do czasu równego 1. A potem zaczyna się poruszać w lewo, bo położenie, wartość tej służej maleje. No ale to samo możemy też odczytać z wykresu prędkości. Bo kiedy prędkość jest dodatnia, to cząstka porusza się w prawo. Kiedy jest ujemna, to cząstka porusza się w lewo. No a prędkość jest dodatnia, właśnie w przedziale od 0 do 1. Czyli widzimy, że tutaj odpowiedź będzie, że T będzie należało do przedziału od 0 do 1. Przy czym. W jedynce ten przedział nie jest domknięty, no bo dla czasu równego jedna sekunda cząstka się zatrzymuje, więc tutaj już się nie przesuwa, więc to będzie taki przedział domknięty z lewej i otwarty z prawej. To jest odpowiedź na to drugie pytanie. No i wreszcie zostaje trzecie pytanie. Jaka jest całkowita droga przebyta przez cząstkę w czasie od 0 do 3? No to zastanówmy się. Więc tak, w czasie pierwszej sekundy, czyli od 0 do 1. Ta cząstka przesuwa się o dwie jednostki w prawo. To już tutaj wcześniej narysowaliśmy. Przesuwa się o dwie jednostki w prawo. Czyli o dwie jednostki tu się przesuwa i następnie zaczyna wracać. No i widzimy, że w czasie od 1 do 3, a to jest koniec tego czasu, o który nas pytają, przesuwa się o pół jednostki w lewo. No bo tutaj to końcowe położenie jest równe 1,5. Czyli tutaj później w lewo przesuwa się dokładnie do położenia. Jeden i pół. Czyli przesuwa się jeszcze o pół jednostki w lewo. Czyli w sumie przemieszcza się o 2, dodać pół jednostki, czyli w sumie przesuwa się o dwie i pół jednostki. Czyli odpowiedź na to pytanie będzie, że przesuwa się o dwie i pół jednostki. Bo to nie jest zmiana położenia, tylko całkowita droga, jaką ta cząstka przebywa w tym czasie. No bo gdyby pytali nas o zmianę położenia pomiędzy czasem 0 i 3, to odpowiedź by była 1,5, dlatego że w chwili początkowej położenie jest 0, w chwili końcowej położenie jest 1,5. Widzimy tutaj na wykresie, na początku 0, na końcu 1,5. Ale nie o to nas pytają. Pytają, jaka jest całkowita droga, czyli jaka jest długość tego toru ruchu, z uwzględnieniem tego, że cząstka porusza się raz w jedną, raz w drugą stronę, więc całkowita droga przez nią przebyta to jest 2,5 jednostki. Zachęcam do rozwiązywania samodzielnego tych zadań na naszym portalu, no i żeby w pełni korzystać z jego funkcjonalności, zachęcam do tego, żeby założyć sobie na portalu konto.